Proszę Państwa, jakoś tam umknęło. Warszawa przekaże, jak zaznaczyli, proszę Państwa, jak się bronią, rosyjskie pociągi metra w darze dla Kijowa. Mnie jakoś to umknęło. To jest informacja z 14 marca, czyli dość świeża. Już nie tylko autobusy i inne dobra, a już i pociągi metra, proszę Państwa. No przecież co to jest jakieś metro przedwojenne? Proszę Państwa, U-Bahn, S-Bahn w Berlinie, to przecież to są jakieś... niektóre te składy z lat 60. I one tam jeżdżą i one są dobre. I to nie tylko tam. To cywilizowany świat. To popatrzcie na amerykańskie pociągi metra. To są stare, często i dobre sprzęty. A oni, proszę Państwa, do metro Warszawa przecież to jest świeży projekt. I oni przekażą, proszę Państwa, 40... Nie, 60 wagonów metra. 60 wagonów metra. Obliczyli to na 40 milionów złotych. Proszę Państwa, 60 wagonów za 40 milionów złotych? Milion złotych, 1,5 miliona złotych to kosztuje autobus teraz miejski. Wagon metra za tam 700 tysięcy? Rąbią nas ile wejdzie. Wszystko przekazują. Ja mam, proszę Państwa, taką propozycję, bo trzeba pomagać przecież Ukrainie. Ja bym, proszę Państwa, nawet im helikoptery wysłał. Bo chyba nie było akcji wysyłania helikopterów. Była akcja wysyłania części do MIG-ów 29. Potem się okazało, że całe samoloty wysłali, tylko podzielili to na części, bo na tamtym etapie jeszcze nie było tej wspólnych akcji pomocowych takich. To Morawiecki to chachmęcił z Dudą w ten sposób. Ale akcji wysyłania helikopterów, śmigłowców jeszcze nie było. Ja bym proponował, skoro już tak pomagamy naszym braciom Ukraińcom, to pomóżmy, to dajmy taki dowód miłości, taki dar z głębi serca i dajmy im to, co mamy najcenniejsze. Żeby razem z tymi helikopterami, które na pewno się tam przydadzą, żeby też zapakować polityków, którzy nami rządzą i żeby w tych helikopterach tam ich wysłać, proszę Państwa, niech im pomogą zarządzać krajem. My się tu akurat jakoś tam pozbieramy po tej klęsce, po tym zubożeniu intelektualnym, a oni tam przecież z Ukrainy zrobią Polskę, prawda? Wyślijmy im to, co mamy najcenniejsze, polskich polityków. Hej, to jest, proszę Państwa, takie wyzwanie dla Was, dla klasy politycznej. Zapakujcie się w te helikoptery i tam na Ukrainę. Zróbcie to dla Ukrainy i trochę też zróbcie to dla nas. Może jakiś taki sondaż, czy polscy politycy powinni być zapakowani, prawda? Wyślijmy po tej klęsce, po tym zubożeniu intelektualnym, a oni tam przecież z Ukrainy zrobią Polskę, prawda? Wyślijmy im to, co mamy najcenniejsze, polskich polityków. Hej, to jest, proszę Państwa, takie wyzwanie dla Was, dla klasy politycznej. Zapakujcie się w te helikoptery i tam na Ukrainę. Zróbcie to dla Ukrainy i trochę też zróbcie to dla nas. Może jakiś taki sondaż, czy polscy politycy powinni być zapakowani w helikoptery i wysłani na Ukrainę w ramach dowodu miłości. No proszę Państwa, to jest skandal. No metro ma świeży tabor. 60 wagonów, że te wagony są długie. To jest, proszę Państwa, to jest podwozie, to jest ciężar, to nie jest autobus, to kilka milionów to kosztuje taki jeden wagon. A oni tak po prostu sobie wysyłają 60 wagonów. Skandal. I już też robią przygotowania pod zakaz TikToka, proszę Państwa.